witam serdecznie, Okoloko. Tutaj pojawiło się pytanie na temat rozkładania farm dookoła młyna. No to zacznijmy od początku. Zaznaczam villagersów. Wybieram młyn. Wybieram pozycję dla młynu. Buduję młyn. Wybieram farmę. Trzymam, naciskam shift. I naciskam na środek mila. Lewym przyciskiem myszy. Jak ta niebieska linia pokazuje mi kolejność wykonywania kolejnych zadań. To samo mogę zrobić z barakami. Teraz zbuduję baraki bez shifta, widzicie? Opcja, żeby dalej budować, jest niedostępna. No to skancelujemy to. A teraz wybiorę jeszcze raz baraki. Nacisnę shift. Trzymam cały... Oj, wciłem shift. Trzymam shift. I naciskam lewym przyciskiem myszy. Dalej mogę postawić kolejne baraki. Jeszcze jedne baraki. Jeszcze. I na przykład wybrałem w międzyczasie skład drewna. I mogę wybrać też skład drewna, dom, wieżę. I villagersi wykonają te zadania po kolei. Widzicie, jak są połączone niebieską linią. Okej, nie będziemy tego robić. Jeszcze raz zrobimy dookoła młyna. Czyli wybieram młyn. Stawiam młyn, wybieram farmę, naciskam shift i naciskam lewym przyciskiem myszy na środek mila, młyna, trzymając shift. To samo mogę zrobić z town center. Wybrałem farmę, czyli na przykład zaznaczmy villagersów, tak? Q A, czyli skróty tutaj. Q to znaczy, jak nacisnę Q na villagersach, to mi wybierze pierwsze okienko. Q. I potem jak nacisnę A, to mi wybierze kolejną sekcję z tego okienka. To wybrałem farmę w tym momencie. W tym momencie mam farmę. Nacisnę Shift. Oj, nie, nacisnąłem CTRL przez przypadek. Czyli jeszcze raz. Q, A i Shift. I będę naciskał tutaj na środek Town Center. Widzicie, jak się ładnie rozkładają farmy dookoła? Oczywiście nie było tu miejsca, tutaj i tutaj. Ale zasada jest prosta. Jeszcze jedna dodatkowa porada. Znajdźmy trochę miejsca. Skancelujmy to. Wszystko. Zaznaczyłem wszystkich villagersów. Teraz wybuduję mil w ten sam sposób jak tutaj, czyli wybuduję mil, potem wybuduję farmy dookoła, ale zrobię jeszcze jedną rzecz na końcu. Na końcu skanceluję kolejność wykonywania działania i wybiorę villagersów, żeby skończyli tylko budować młyn. Okej, budujemy młyn. QA farmy i dookoła. Widzicie, niebieska linia jest dookoła tego, ale teraz nacisnę prawym przyciskiem na młyn. Niebieskie linie znikły z farm. W tym momencie villagersi zaczną budować farmy. Jeden villager zostanie na farmie. Widzicie? Jeden villager został na jednej farmie. Tutaj ten został na drugiej farmie. Na trzeci. Czwarty, piąty i szósty, bo sześciu mam, tak? A teraz jakby to wyglądało, jeżeli bym nie wykonał tej akcji kancelowania na końcu? Mil, shift, dookoła. Widzicie, jak niebieskie linie się pojawiły? Czyli teraz wykonają... Patrzcie, na wszystkich sześciu villagersów. Farma wybudowana, wszystkich sześciu idzie tutaj. Teraz wszystkich sześciu idzie na kolejną. Wszystkich sześciu idzie na kolejną. I tak dalej, i tak dalej. I dopiero jak skończą budować wszystkie te farmy, które zakolejkowałem, zaczną się rozchodzić po farmach, żeby na nich pracować. Czyli jeżeli zrobimy coś takiego, kubu i farmy, tak? Ale zamiast pozwolić, i teraz naciśniemy prawym przyciskiem myszy na środek mila, znikają niebieskie linie, idą do mila, młyna, przepraszam,
Za długo grałem na angielskiej wersji. I się zaczyna, w 6 buduje tutaj farmę. Ale teraz już 5 przeszło dalej, a jeden został. Czyli skancelowanie tej niebieskiej kolejki, to jest rozkazanie wybudowania tylko mila na końcu, spowoduje, że zaczną rozchodzić się dookoła. Mam nadzieję, że było to wystarczające wytłumaczenie. Dziękuję. Okoloko pozdrawiam. Do zobaczenia w grze.